spokojnie poza właściwie aparatem start. I to jednym modelem, który był dedykowany według zamysłu zawodowym fotografom, czyli Start 2, który zresztą nie przyjął się za bardzo. Właściwie nie mieliśmy takich konstrukcji. Jeździłem na warsztaty na ulicę Bobrowiecką 3 w Warszawie, gdzie mieścił się cały zakład produkcji fotograficznej. Produkowano tam aparaty fotograficzne. Bardzo intensywnie pracowałem. Ten wkrętak taki, który, pneumatyczny, który miałem, no, bardzo intensywnie pracował. Przykręcałem te 3 śrubki przez 6 godzin moich praktyk i pracownik, który się mną zajmował, poklepał mnie po ramieniu. Super, dzisiaj pracowałeś, naprawdę genialnie wykonałeś godzinną normę. Przez 6 godzin pracowałem. Potem przeszedłem na diapole, bo były większe śrubki, łatwiej było znaleźć wkrętaki. To był najbardziej zaawansowany wtedy aparat fotograficzny produkowany w Polsce obok Fenixa. Fenix małoobrazkowy to jest duży obrazkowy aparat, wielkoobrazkowy, czyli 6x6 cm. Tutaj może nie wszyscy Państwo wiecie, materiał 120 w tym aparacie pozwalał na wykonanie 12 klatek. Także dzisiaj jak patrzę na kolegę, który tutaj tym Nikonem pięknym robi foty, może zrobić tych fot ze 100 i więcej, to wtedy trzeba było bardzo przemyśleć, żeby te 12 klatek, ale zdaje się też na egzaminach było, prawda? I tylko 12 można było zrobić. Natomiast potem już zaczęto produkować aparaty masowe, tanie, na rynek amatorski, żeby spopularyzować też fotografię. Czyli mówimy to o aparatach typu Druch, mówimy to o aparatach typu AMI. Zresztą AMI był produkowany aż do 1985 roku. Seryjnie najdłużej produkowany aparat w Polsce. No tutaj można by jeszcze powiedzieć o całkiem niezłym aparacie Fenix, który był wykonany z metalu, porządnie, który w tamtych czasach właściwie nie ustępował podobnym konstrukcjom wykonywanym na Zachodzie, ale też tych aparatów nie było dużo i też no, dostępność była w miarę słaba, nawet eksportowano je. Powstały wersje 1B czy też 2B, które były wersjami eksportowymi, troszeczkę lepszymi niż na rynek krajowy. Ale generalnie mówię, był to taki przemysł na rynek amatorski bardziej. Nie wiem, z czego to wynikało, być może z umów, być może to, że mieliśmy dużego sąsiada obok, który dużo produkował. Z czystej ekonomii też, bo to przecież musiało się opłacać. Nie wiem, nie chcę jakby wchodzić tam głębiej w temat, to pewnie znawcy mogliby to jakoś lepiej wyjaśnić.